This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. Prepare for launch in 3, 2, 1. Stary, czekaj chwilę. No bo dobra. Co? Nic. Co, lecimy? Czekaj chwilę. Wszystko słychać, już wszystko nagrywa. Okej. Dobra. Siemaneczko, jest ze mną Mas i Dave. Jesteśmy przed koncertem Hip Hop in the Łódź. Przepytamy chłopaków, skąd są, kto to w ogóle jest i tak dalej. Siemaneczko. Siemanko. Siemasz. Pierwsze pytanko standardowo, kto to jest Mas i Dave, skąd jesteście, od kiedy działacie hip-hopowo? Kto to jest Mas i Dave w ogóle? To jest Mas i? To jest Dave. Jesteśmy Zmysłowi z Górnego Śląska, rapujemy, no Dawid to już zaczął dużo, dużo wcześniej. Ja rapuję powiedzmy od gdzieś tam 2007 roku. Z małymi przerwami, no i co? No i co tam więcej mam powiedzieć na ten temat? Krótko i na temat. Nie, zróbmy to od początku. Czemu? No spoko, luzik. Nie, no bo jak gdyby wiesz, w swoim gronie wszyscy wiedzą, a ludzie przyjdą na koncert, może też by chcieli wiedzieć, sprawdzą potem kto grał i tak dalej. A ty, Dave, od kiedy z hip-hopem masz do czynienia? Powiem ci szczerze, nie pamiętam za bardzo jak to się zaczęło, bo to było tak dawno temu, stary. Nie powiem. Wiesz co, wiem tylko, że ten, że to lata 90. Ale było tak, że stary, moja przygoda się zaczęła... Ale to słuchałeś wtedy, czy już coś powiedziałeś? Nie, no ze słuchaniem to się zaczęło tak, że ja wszedłem w ogóle w francuski rap, stary. Gdzie wiesz, była era Leroyów. Aha, i wtedy już tak, miałem ziomka na osiedlu, był tam rocznikowo starszy ode mnie, kilka lat. I jego brat już dosyć dawno temu wyjechał do Francji. Mhm. Jestem na stałe do teraz. I stary, on miał przysłał mu po prostu kaseciaki z francuskim rapem. Stary. Czyli polski rap w zasadzie śledzisz od początku. No tak, tak. Ja też czasem pamiętam od czasów Leroya. Nie wszystkim się jarałem i tak dalej. No, powiem ci, że wiesz, i te brzmienia fajne, wszystko super, no i później gdzieś to się przeplotło z polskim, wiadomo, no i tak się wszystko, wiesz, zaczęło, ale... Ale już wtedy mówię, coś próbowałeś skrywać, tak, jak wiesz, tak, tam? Tak, no wiesz, tam pierwsze jakieś zajawki na tym EJ Studio Production. Na EJ-u, ja też robiłem coś na EJ-u. No wiesz... Metalowa obsesja na EJ-u, już jest stawny. Mikrofon, ten, komputerowy i działało się. A twoje początki jak wspominasz ty? No, jako początki, no co, nagrywaliśmy na takim jamniczku małym za 9 zł z kafejki internetowej na początku. Aha. Ja tam wygadany... Ale co? Jak z kafejki? Wypożyczyliście mi? Nie, za 9 zł mówicie, kupiliśmy. A, takie te. No i normalnie na komputerze sobie tam takim pierwszym nagrywaliśmy. Też właśnie był EJ, też się bity na to robiło. Później gdzieś tam się zaczął shoot lub jeżeli chodzi o bity. No i co, było kilka składów, kilka rzeczy się rozpadło. Nagraliśmy ostatnią płytę w sumie, jaką zrobiłem, to jest z Dave'em Mode in Poland, już niedługo będzie w sumie no, płyta z Banim. Właśnie chciałem się was zapytać, ile nagraliście płyt, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia ile, bo tak naprawdę liczy się jakość, a nie ilość. A jest jakaś płyta z tego wszystkiego, co sobie najbardziej cenicie w swoich właśnie produkcjach przez te lata? Wspólnych? Nie, niekoniecznie wspólnych. No co, no wydaje mi się, że ta nasza płyta wspólna Made in Poland, stary, to, no to jest taki materiał, że gdzieś tam został wyprzedzony czas. Wydaje mi się, że ona nawet teraz świeżo brzmi, jak no dla samej i gramy ten materiał już długo i w różnych miejscach i przyjmuje się jak złoto, nie? No, to może trzeba zainwestować coś grubiej w promocję. No, zainwestować grubiej w promocję, nie, myślę, że przy dwójce, bo już jakiś koncept jest płyty. Tak. I w tym roku na pewno będzie dwójka. Mogłem powiedzieć wszystkim, żeby wzięli swoje płyty, bo może jakby ktoś chciał kupić, to zawsze na koncertach się robi takie rzeczy. No to pytanie, nad czym pracujecie aktualnie? Pracujecie nad czymś aktualnie? No Mazi kończy epkę. Z Banim, z naszym wspólnym w sumie znajomym. No to jest sześć numerów, pięć jest wspólnych, jedna surówka Baniego. Materiał jest zróżnicowany, dosyć też dla mnie przynajmniej nowoczesny, bo jeszcze na takich brzmieniach nigdy w sumie nie rapowałem. Czyli jaki? Bardziej gdzieś tam też, no nie wiem, czy cztery kawałki są takie trapowo bardziej, niż jakieś tam klasyczne, nie? A ty co? Ja jestem gościnnie. Jedziesz co roku z płytą. Nie, no co? No goście nie jestem. No, tak kilka luźnych numerów, bo tak teraz sobie postanowiłem, że będę wrzucał po prostu to, co napiszę. Aha.
Ale potem robisz z tego całość? Nie, nie. A pobocznie gdzieś tam już jakieś mam teksty i bity pozbierane i już powoli się składa. Ale jakaś koncepcja, jakiś zarys brzmieniowy, tematyczny? No mówię ci, jak teraz się zajarałem tymi samplowanymi bitami. Mhm. No. I jest taka klasyka, ale bardzo fajne, różnorodne dźwięki tam są. Gościu, no nie wiem, musi mieć gruby przegląd płytoteki w głowie, że na przykład wyciąga, wiesz, różne dźwięki i takie fajne rzeczy, nie? No, ten numer uzależniony, aha, który jest w sieci, no to jest właśnie od Teo Ema, takiego gościa z Warszawki. Czyli co, sprawdzać wasz kanał Tornado Flow? No nie, wiesz co, Tornado, ale teraz będziemy startować najprawdopodobniej z nowym kanałem. Aha. Ale to już, wiesz, nie chcemy więcej. No twoja solówka ostatnio jest też na jednym kanale. No, możesz znaleźć właśnie wasze produkcje na kanale Tornado Flow, czyli macie taką ekipę, gdzie wrzucacie wszyscy sobie po prostu swoje numery. Tak? No, taki kanał po prostu luźny. No dobra, to wiemy już, kto to jest Maz i Dave, nad czym pracują i pytanie, co na Hip Hop in the Woods. No właśnie. No właśnie. Na Hip Hop in the Woods na pewno będą kawałki z Made in Poland. Te wszystkie takie sztosy, które gdzieś tam się sprawdzają. A coś świeżego też? Czy po prostu... Tak, będzie pierwszy raz na żywo grany uzależniony. Aha. No i jeden kawałek solowy z Betonowego Labiryntu, z tej mojej ostatniej solowej płyty. Aha, a który? 5 minut? Nie. Jaki to był tytuł? Zobaczycie na koncercie, taka jest no prawda. Właśnie, może to niech zostanie tajemnicą. Owiane tajemnicą. No dobra, no to co, szybki, krótki wywiad, pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy za uwagę, wiecie już, kto to jest Mazzy i Dave. No i tyle, zapraszamy na koncert, do zobaczenia. Peace. Hej.